Dwa zabójstwa w ciągu jednego dnia w powiecie zawierciańskim. W środę w jednym z mieszkań przy ulicy Staroszkolnej w Zawierciu odnaleziono zwłoki 23-letniej kobiety. W tej sprawie policja zatrzymała już 26-letniego mężczyznę, który był jej znajomym. Nie spodziewałam się takiego, że coś się stanie. No. Tragedia wielka. Okropnie tragedia. Byli spokojni ludzie? No, nie znam ich, po prostu ja ich nie znam. No, widziałam tylko raz, jak leciała ten jej facet, no nie wiem, kto to nawet był, czy mąż, czy jakiś znajomy, że on z wózkiem, z dzieckiem jechał, a ona leciała za nim biegiem i darła się. Tego chłopaka tak nie znałem, tylko z widzenia, no bo oni się chyba jakoś, nie wiem, gdzie się poznali, jak. No ale ona to, no jak dziewczyna, no. Troszeczkę chorobita była, no i leczyła się, a on w Niemczech był teraz w tej chwili i wrócił, przedwczoraj wrócił i z dzieckiem, bo on tam z tym dzieckiem był i dziewczyna była zadowolona, szczęśliwa, że się spotka z nim. Dziś mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Zawierciu, gdzie usłyszał zarzuty. W sprawie tej wszczęte zostało śledztwo, w toku którego zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut o czyn z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego. W chwili obecnej, z uwagi na wstępny etap prowadzonego postępowania, charakter badanych okoliczności, jak i dobro prowadzonego śledztwa, tutejsza prokuratura nie będzie udzielała bliższych informacji. Przyczyna zgonu wyjaśniona zostanie w wyniku sekcji zwłok. Jak udało nam się ustalić, sekcja zwłok została już przeprowadzona, ale teraz prokuratura czeka na jej wyniki. Do kolejnego zabójstwa doszło w małej miejscowości Iżądze, niedaleko Zawiercia. Tam zamordowana została 73-letnia kobieta. Na jej zwłokach były liczne rany kłute. Do tej sprawy został zatrzymany 35-letni zięć pokrzywdzonej, który w tym dniu opuścił zakład karny po odbyciu 6-miesięcznej kary pozbawienia wolności. Został on zatrzymany przez policję, gdy próbował odjechać z posesji. Do chwili obecnej zatrzymanym mężczyzną nie wykonywano w tej sprawie czynności procesowych, gdyż znajduje się on w stanie nietrzeźwości. Sekcja zwłok 73-latki ma zostać przeprowadzona w poniedziałek w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach. Pasażerów komunikacji miejskiej w Tychach czekają kolejne utrudnienia spowodowane zmianami w rozkładach jazdy. PKM zawiesza i ogranicza kursowanie niektórych linii, a wszystko spowodowane jest brakiem kierowców. O pierwszych zawieszonych kursach Związek Transportu Metropolitalnego poinformował 1 października, a od dziś na podróżujących czekają kolejne zmiany. Dotyczy to linii 31, 21, 137 i 525. My każdorazowo, wprowadzając takie zmiany, patrzymy na pasażera, na to, żeby było minimum niedogodności, także dotyczy to linii takich, żeby istniały alternatywne połączenia. Ponadto od soboty zawieszony zostanie kurs linii 21 w relacji Wilkowy-Jemurarska-Cielmice. Przywrócono natomiast kursowanie linii 137, jednak ze szczegółami warto zapoznać się na stronie ZTM. Trudna sytuacja kadrowa w tyskim PKM trwa już od zeszłego roku, jednak przewoźnik zapewnia, że robi wszystko, aby utrudnienia dla pasażerów były możliwie najmniejsze. Dofinansowujemy kursy, jeśli chodzi o kategorię D, także jeżeli ktoś tylko marzy i chciałby zostać kierowcą autobusu, nie ma takiego problemu, wystarczy mieć podstawową kategorię B. W tym momencie firma dofinansowuje cały kurs i można po prostu zostać kierowcą autobusu. Bardzo łatwo w tym momencie się przebranżowić, mamy kryzys na rynku. Wartość takiego kursu to nawet 10 tysięcy złotych. Zainteresowanie zrobieniem prawa jazdy kategorii D jest coraz większe, bo tylko we wrześniu zgłosiło się 19 kandydatów. Pomocne, bardzo pomocne, bo nie każdego stać na to prawo jazdy. I czas też kursu dość długo trwa, bo trwa pół roku. To było moje marzenie. Od 3 lata temu też próbowałam i 16 lat temu też chciałam pracować jako kierowca autobusu. Problem braku kierowców w miejskich PKM-ach trwa od wielu miesięcy i niewiele wskazuje na szybką poprawę sytuacji. ZTM zachęca więc pasażerów do regularnego śledzenia informacji o zmianach w rozkładzie kursowania komunikacji miejskiej. Nie brakuje sytuacji, w których o odwołaniu kursów poszczególnych linii ZTM informowany jest w tym samym dniu, w którym dany kurs się nie odbędzie. Na szybką reakcję często nie ma już czasu. Do tych zawodów triatlonowych przygotowywała się rok. Iwona Nowodworska z Sosnowca biegała, pływała i chodziła na zajęcia ze spinningu. Startowała po raz pierwszy.
chciała się sprawdzić i ukończyć bieg. Bała się tego, ale była na pewno bardzo dobrze przygotowana. Tutaj trener zawsze daje na zajęciach wycisk taki konkretny. Zresztą dowiadywałam się, z racji tego, że nie pracuję tutaj aż tak długo, no to naprawdę Iwona regularnie do nas przychodziła od ponad 15 lat. Zawsze uśmiechnięta, sympatyczna, mega przygotowana. Wycisk to była podstawa dla niej i naprawdę bardzo dobry pływak, rowery to jej pasja. Niedaleko mety etapu pływackiego zachłysnęła się wodą, a jej serce zatrzymało się na 2 minuty. Na skutek niedotlenienia doszło do uszkodzenia mózgu. Lekarze nie dawali jej szans, została nawet odłączona od aparatury podtrzymującej funkcje życiowe, jednak jej wola życia okazała się silniejsza. Pani Iwona przebywa w ośrodku rehabilitacji, gdzie każdego dnia walczy o powrót do samodzielności. Zmaga się z silnymi przykurczami wszystkich kończyn i wymaga stałej opieki wielu specjalistów. Niezbędna jest też dalsza rehabilitacja, której kosztów rodzina sama nie jest w stanie opłacać. Dlatego przyjaciele pani Iwony organizują akcje charytatywne, z których dochód w całości zostanie przeznaczony na leczenie. Godzinę jedzie jeden zawodnik, wpłaca 50 zł, które jest charytatywne. Przekazywana kwota jest cała na leczenie dla Iwony. Czyli jeżeli mamy 15 rowerów, chcemy, żeby przez te 10 godzin te rowery były cały czas zajęte. Nieważne, czy ta osoba pojedzie godzinę, czy pojedzie 10, ale ważne, żeby te rowery były zajęte, no bo tak naprawdę chodzi o to, żeby została zebrana jak największa kwota. Charytatywny maraton spinningowy odbędzie się w niedzielę 23 października w Sosnowieckim Klubie Fitness Power Fit w godzinach od 10 do 20. Udział może wziąć każdy, jednak organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zapisywania się. Dla każdego przewidziano upominę. Z kolei dzień wcześniej, w sobotę, podczas mysłowickiego biegu Jerzego Chromika będzie prowadzona zbiórka, a kolejna uruchomiona jest w internecie. Policyjna rota wybrzmiała dzisiaj na placu apelowym oddziału prewencji policji w Katowicach. Służyć wiernie narodowi! Chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny. To znak, że 68 nowych policjantów i 9 nowych policjantek rozpoczyna służbę. Posterunkowi są zadowoleni, ale zdają sobie również sprawę z wyzwań, jakie ich czekają. Mam wielu znajomych, którzy są już w szeregach policji. Dużo opadali mi na temat tej pracy. Czasami lepsze, czasami gorsze opinie i historie. Natomiast stwierdziłem, że jest to na tyle interesująca służba, że chciałbym się na własnej skórze przekonać, z czym to się je, na czym polega właśnie służba, a nie zwykła praca. Niektórzy o służbie myśleli już od dawna, ale potrzebowali dodatkowej motywacji. Odkąd wybierałem szkołę średnią, to myślałem o tym, żeby wybrać policję. No i w końcu narzeczona pomogła mi w podjęciu tej decyzji, mówi: idź w końcu, złóż te papiery. No i w końcu to zrobiłem, udało się dostać i jestem zadowolony. No, czyli za mundurem panny sznurem, tak? Można tak to rozumieć? Panna. Jedna. I niech tak zostanie, tak? Zostanie tak. Jak mówi komendant wojewódzki, mimo kolejnych przyjęć do pracy, w śląskim garnizonie nadal jest około 3% wakatów. W ostatnim roku etat śląskiej policji został powiększony decyzją komendanta głównego. Zwiększyliśmy pododdział prewencji w Częstochowie, w Bielsku Białej. Potrzebuje te nowo powstałe wakaty szybko zapełnić żywymi policjantami, bo tylko żywy policjant niesie bezpieczeństwo. Przyjęci do służby funkcjonariusze będą teraz przygotowywani do pracy. Czeka ich półroczne szkolenie, przejdą też adaptację zawodową, podczas której będą uczyli się pracy na ulicy. Następnie rozpoczną służbę w jednostkach, do których zostali przydzieleni. Po kompleksowym remoncie można już zwiedzać Zabrzańską Wieżę Ciśnień. W piątek zorganizowano tu 18 Dzień Nauki, podczas którego uczniowie mogli obejrzeć wystawy edukacyjne. Mi najbardziej zależy, żeby dzieciaki zdały sobie sprawę, że węgiel nie jest tylko pod ziemią, ale jest wokół nas, że sami jesteśmy zbudowani z węgla. I ta wystawa o tym mówi. Nam zależy na tym, żeby opowiadać o pierwiastku C, czyli po łacinie carbonaum. Dziś oddajemy przepiękną ekspozycję dla młodzieży, która myślę, że będzie mogła lepiej zrozumieć nie tylko chemię, ale cały wszechświat. Bardzo interesująca ekspozycja, a przecież stosunkowo nie tak dawno jeszcze w tej przestrzeni było jedno wielkie
cmentarzysko gołębi. Zabrzańska wieża ciśnień została wybudowana w 1909 roku. Po rewitalizacji mieszkańcy mogą nie tylko oglądać interaktywną wystawę o węglu, ale także skorzystać z lokalu gastronomicznego, który znajduje się 40 metrów nad ziemią. Kolejny bardzo ważny obiekt obok kopalni Guido, sztolni Królowa Luisa, które są takimi naszymi do tej pory sztandarowymi obiektami. Teraz dochodzi nam wieża ciśnień. Bardzo ważny obiekt, jedna z na pewno z najbardziej reprezentacyjnych na Śląsku tego typu wież. No i z bardzo niewielu takich obiektów uratowanych, zrewitalizowanych. Całkowity koszt rewitalizacji wieży ciśnień wyniósł ponad 34 miliony złotych, z czego prawie 24 miliony pozyskano z unijnego dofinansowania.